Hello guys, moi drodzy, dzisiaj czwartek. Ja sobie właśnie ja jeżdżę na rowerku 10 km w środku dnia pomiędzy językowymi treningami. Jak wiecie, ja bardzo lubię zarażać ludzi pozytywną energią do uczenia się. I mam dla was dzisiaj w dzisiejszym Everyday English nie tylko mm, językową z zakresu Everyday English, ale również z zakresu mentalnego wskazóweczkę. Słuchajcie, zanim powiem o wyrażonku Enfuse somebody with something, czyli zarażać kogoś entuzjazmem. Mogę zobaczyć, tutaj jest rowerek. Tutaj z drugiej strony macie rzeczkę, tam macie lasek. No po prostu petarda, petarda. To jest mój sposób na doładowanie się pozytywnymi, że tak powiem, endorfinkami przed kolejnymi zajęciami językowymi. Ale wracamy do tematu. Słuchajcie, ile razy w ostatnim tygodniu, miesiącu spotykaliście, na, spotykaliście ludzi, którzy na przykład, a, podjeżdżacie sobie do McDonalda po kawkę, pani, pan otwiera okienko i widzicie, że oni po prostu... No, nie są do życia. Ile razy spotkaliście takie sytuacje no nie wiem w piekarni albo na siłowni. To jest w ogóle hitze na siłowni, gdzie czasem wchodzimy, czyli teoretycznie miejsce, gdzie powinno być, być energia i tak dalej, a tam na przykład ktoś was wita z takim ponurym uśmiechem zmęczeniem. No po prostu osoba nas wita, która czeka już do końca dnia, żeby jak najszybciej wrócić sobie do domu i uciec z tej pracy. Tak samo niestety jest z wieloma nauczycielami, tak? Chodzą do pracy, robią robotę, no, i to jest problem. Moi drodzy, i teraz wskazówka, zarówno językowa, jak i yy, mentalna, rozwojowa. Infuse somebody with something. Infuse somebody with something. Zarażać kogoś energią. Musicie zrozumieć, i mówię teraz do trenerów, nauczycieli, nie wiem, coachów, mentorów, że jeżeli chcecie mieć jakość u swoich pracowników, albo jeżeli chcecie tworzyć jakiś fajny produkt. Musicie ludziom dać nie tylko jakość, ale i energię. Energy. You must infuse people with positive energy. Macie zarażać ludzi pozytywną energią. Słuchajcie, no ja nie będę skromny. Ja uważam, że mam przepotężną wiedzę. Quality lacks coincidence, że mam przepotężną wiedzę językową, ale przecież nie jestem jedynym, który ma wiedzę językową. Jak to jest, że po prostu z moimi językowymi mamy po prostu ogień językowy? Trening językowy to jest ogień, energia, to jest jak jakieś gwiazdne wojny, tak? Przerzucamy się różnymi pomysłami, rozmawiamy po angielsku. Wszyscy jesteśmy uśmiechnięci. Because Cornell infuses his coaches with positive energy. Ale się zmęczyłem, słuchajcie, bo ja zasuwam na rowerze. Uff, sorry troszkę, że tak zdyszany jestem, ale tempo jest dobre. To nie jest tak, że ja sobie jadę tutaj i nie wiem, ee, spokojnie, tylko zasuwam. Godzinka mocnego treningu, żeby naładować się endorfinkami. No i teraz, moi drodzy, kilka zdań językowych. A good teacher infuses his or her uh, students with positive energy. Czy dobry nauczyciel zaraża swoich uczniów podopiecznych uh, pozytywną energią. A good boss should infuse his or her uh, workers with positive energy. Czy dobry szef to samo, powinien zarażać swoich pracowników pozytywną energią. I don't know. Mm. A good personal trainer. Must infuse their coaches with positive energy. Czyli znowu, dobry trener personalny powinien zarażać pozytywną energią. Zrozumcie, moi drodzy, że energia to jest wszystko. Na energii buduje się wszystko. I w szczególności mówię, nie wiem, do nauczycieli w szkole podstawowej. Słuchajcie, nie wiem, może ja się mylę, ale ja tam pracowałem 7 lat i wiem jak było. Przez 7 lat pracy w szkole spotkałem trzech mega oddanych, zaangażowanych nauczycieli, które po prostu, którzy nauczyciele byli kochani przez dzieci. Dzieci po prostu uwielbiały zajęcia z tymi nauczycielami. Oczywiście nie zdziwicie się, jak powiem, że jeden z nich byłem ja. <laughs> Ale wiecie czemu? Ponieważ nigdy moim celem nie było ocenianie. Moim celem zawsze było zarażanie dzieciaków do uczenia się angielskiego i tak samo mam z dorosłymi swoimi podobiecznymi. Moim głównym celem jest I must infuse my co Cheese with positive energy. Zrozumcie, że jak ktoś polubi się uczyć, na przykład w moim przypadku angielskiego, Wówczas ta osoba po prostu się nauczy. To jest kwestia czasu. Bo już kiedyś o tym mówiłem w jakimś filmiku English Mental, że jak to jest, że mamy czasem siłę na czynności jakieś, pomimo tego, że, że jesteśmy zmęczeni. Czasem jest tak, że jesteśmy zmęczeni i no nie robimy czegoś. No nie mamy energii na to i tak dalej. Ale jest tak czasem, że wracamy na przykład po pracy, jesteśmy zmęczeni, a pomimo tego coś robimy. Po prostu dlatego, bo to lubimy. We like it. We find it interesting. We find it attractive. That's why we do it even though we are tired. And the same as with energy. We must infuse people with positive energy. Zbyt dużo, moi drodzy, w tym świecie a się muszę podrapać. Zbyt dużo w tym świecie jest negatywnych ludzi, pesymistów, krytykantów, malkontentów, którzy tylko i wyłącznie krytykują, hejtują. Zawsze mówię pozytyw feedback. Nawet jak jesteś, nawet jak musisz skrytykować w pewnym sensie swojego pracownika podopiecznego, to zrób to w taki sposób, żeby on wyciągnął wnioski. Infuse your workers with positive energy. Zarażajcie swoich pracowników, swoich podopiecznych właśnie energią. Bo generalnie w energii, w pozytywnej energii jest siła do uczenia się. Ludzie uczą się rzeczy, które lubią. Dlatego nauczyciele w szkołach, czy to jest historia, geografia, nie wiem, jakikolwiek inny przedmiot, muszą sobie uświadomić: They must infuse children with positive energy. Oni muszą. Zarażać dzieci pozytywną energią. Wówczas dzieci będą chciały się uczyć. Szkoła nie powinna wyglądać tak, że liczą się oceny, dwójki, trójki, piątki, bo to produkujemy później maszyny. Nie, produ nie produkujemy generalnie ludzi, którzy mają wizję. Zresztą, zobaczcie, ja nikogo nie zachęcam do tego, żebyście kończyli się uczyć, żebyście nie robili jakichś certyfikatów, nie kończyli studiów. Ale wybierajcie mądrze. Uczcie się rzeczy które Wam się podobają. I w szkole podstawowej, ale się rozgadają dzisiaj bardziej English Mental niż Everyday English, ale pamiętajcie, pod spodem będzie filmik, e, będzie będą napisy Enthuse somebody with positive energy. Czyli to wyrażonko sobie dzisiaj wrzucamy do naszego językowego rozwoju. A wracając do tematu, jeżeli w szkole podstawowej zachęcalibyśmy dzieci do wyboru rzeczy, które lubią i później na przykład w szkole średniej, na studiach te osoby, te dzieci by się uczyły już tych rzeczy, wówczas mielibyśmy naprawdę wspaniałych nie wiem, pracowników, byśmy mieli ludzi, ludzi z energią, bo oni by robili, robili to, co, to, co kochają, to, co lubią. A niestety często jest tak, że ludzie kończą studia i pracują w innych zawodach. Tak większość ma, umówmy się. Most people people work like that, live like that. Ale to chyba nie o to chodzi. Ale to chyba nie o to chodzi. Moi drodzy, szukajcie osoby, osób, które... Ale dzisiaj troszkę jakieś głupoty gadam chyba, nie? Bo tak jakoś idę zmęczony, jestem zmachany, jestem... Ale myślę i mam nadzieję, że ten filmik da do myślenia pewnym osobom <laughs> i troszkę... Zmienią swoje podejście do nauczania. Z, z, z takiego nauczania, że musisz, na, na zasadzie, że ja Cię chcę zachęcić, ja Cię chcę zainspirować, ja cię chcę, ja cię chcę zmotywować. Tak to wszystko powinno wyglądać. A zatem moi drodzy, reasumując, infuse somebody with something, czyli zarażać kogoś czymś. W tym przypadku Cornel infuses you with positive energy. Cornel zaraża Was pozytywną energią because he wants you to learn English, ponieważ on chce, żebyście uczyli się angielskiego. A jak polubicie uczenie się angielskiego if you like if you come to like uh, learning English, then I'm sure you'll manage to learn it. Czyli jak polubicie, wówczas z całą pewnością uda Wam się nauczyć. W ten to sposób wyszedłem z lasu I'm leaving the forest and I'm going to start. Riding my bike. See you guys. Od 16 kolejne treningi językowe, także teraz jeszcze godzinka, nie godzinka, jeszcze pół godzinki jechania. Przypominam, pod spodem notatka treningowa www.korneposzkiewicz.pl i rozwijamy się niczym bestie. Dzisiaj reasumując. Everyday English w postaci Infuse Somebody with Positive Energy oraz Mental English. Ale się zmachałem. See you guys. Bye bye.